Pamiętacie Państwo naszą pierwszą reklamówkę? Zaraz po jej realizacji przyłapaliśmy bohatera spotu z Paragonem. Najwyraźniej wkręcił się w loterię. Warto ludziom mówić o tym, że Paragony to jest istotna rzecz, że podatki to jest istotna rzecz i o tym przede wszystkim, że konkurencja powinna być uczciwa. To był nasz główny cel. Zwiększyć świadomość wpływu obywateli na wpływy do wspólnej kasy. Żeby obywatele poczuli, że utrzymują wspólne państwo. Dlatego że nie bierzemy udział. Po 3 miesiącach trwania loterii już co trzeci Polak deklarował, że prosi o Paragon w sytuacji, gdy go nie otrzymuje. Szliśmy jak burza. Codziennie rejestrowano średnio ponad 400 tysięcy paragonów. Rekordowe 2,5 miliona padło 31 października ubiegłego roku. Do 1 kwietnia bieżącego roku zarejestrowano ponad 75 milionów paragonów. Zawsze wiele paragonów, jak w tym przypadku się jeszcze okazało, stanowiły los na wartość jednego samochodu. Do tej pory nie mogę się uwierzyć. Wzruszenie jest. No, tak. Naprawdę tak. Jestem mega szczęśliwy. Pewnie parę osób będzie mi zazdrościć. Według najpopularniejszej przeglądarki internetowej Narodowa Loteria Paragonowa to najgorętszy temat roku 2015.